Przewodniki po Lublinie, które zostały przygotowane w ramach projektu Przewodniki Lublin 2.0, są przewodnikami wykorzystującymi technologię poszerzonej rzeczywistości oraz aplikację LiAR. Aby skorzystać z przewodników po Lublinie wykorzystujących poszerzoną rzeczywistość, należy na urządzenie mobilne, takie jak smartfon albo tablet, ściągnąć aplikację LiAR. Aplikację tą ściągamy ze strony www.liar.com i po zainstalowaniu uruchamiamy. Wyświetla się ekran startowy, w którym pojawia się wyszukiwarka. W wyszukiwarkę wpisujemy słowo Lublin. Pierwsza z warstw, która nam się pojawi, nosi tytuł Lublin Przewodniki. Ma adnotację, że jest to warstwa, która została stworzona przez Teatr NN i wtedy naciskamy na tą warstwę. Wyświetli się informacja dotycząca przewodników. Naciskamy przycisk Launch znajdujący się w prawym górnym rogu i następnie mamy różnego rodzaju możliwości. Pierwsza to zasięg wyszukiwania. Jest to zasięg od kilku metrów do 50 kilometrów, w zasięgu których możemy wyszukiwać interesujące nas miejsca. Następny krok to wybór kategorii. Wyświetla się tutaj 11 szlaków, według których możemy Lublin zwiedzać. Zabytki Lublina, żydowski Lublin, Lublin 1918 roku, ale też Lublin Stefana Kiełczni, Lublin Hartwigów. Należy wybrać jedną lub więcej niż jedną kategorię wyszukiwania. Po odznaczeniu wracamy do głównego ekranu, naciskamy przycisk Apply i urządzenie wyświetli nam interesujące nas punkty. Możemy z tych przewodników korzystać na bardzo różne sposoby. Jeden ze sposobów to oglądanie poszczególnych obiektów przez kamerę zainstalowaną w urządzeniu, ale również pozostałe sposoby przeglądania to mapa, ewentualnie lista obiektów, które znajdują się na danym szlaku.